Drodzy Państwo, witam serdecznie. Dzisiejszy program będzie poświęcony człowiekowi, który miał dwa chrzty i dwa pogrzeby. Żył, a właściwie urodził się w mieście, które ma bardzo dużo pamiątek. Generał Józef Bem. Jest pomnik, jest mauzoleum, jest Izba Pamięci poświęcona jego życiorysowi w muzeum, w tutejszym muzeum. Ale czy rzeczywiście wiemy o generale wszystko? Czy urodził się w tej kamienicy, na której widnieje tablica pamiątkowa? To pytanie kieruję do człowieka, który jak zwykle wie bardzo dużo na ten temat. Panie Kazimierzu, co my wiemy o generale? Czy rzeczywiście urodził się w tej kamienicy? Otóż biografia generała Bema rzeczywiście upstrzona jest legendami. Jak każdej wybitnej postaci, tak w tym wypadku nie minęło to i samego generała Bema. Wiadomo, że urodził się w Tarnowie. Rzeczywiście, w księgach metrykalnych są dwa wpisy z jego chrztu. Ale rzeczywiście pytanie jest zasadnicze, czy w tym domu się urodził. W obydwu tych wpisach ksiąg metrykalnych nie ma numeru domu, gdzie generał się urodził. Po prostu nie wpisano. Na dobrą sprawę więc nie wiadomo, w którym domu na zamieściu Burek, bo tak się wtedy to nazywała, przedmieście Tarnowa, generał Bem się urodził. Natomiast tablica, która widnieje w języku polskim na domu przy placu generała Bema numer 8, została ufundowana w 1910 roku na wniosek burmistrza Tadeusza Tertila. Była to 60. rocznica śmierci generała i 15 grudnia 1910 roku powzięto decyzję o upamiętnieniu tablicą wmurowaną tego faktu w dom, w którym się generał urodził. Trzeba było szukać domu. Oczywiście zajął się tym historyk, no bo któż? Jan Leniek, znakomity zresztą historyk Tarnowa i nie tylko, dyrektor drugiego gimnazjum. Doszedł on do wniosku, nie wiem jak, w jaki sposób tak zrobił, że będzie to dom noszący numer wtedy 2 przy placu Świętego Ducha, bo tak ten plac się nazywał, a dawny numer 88, czyli dzisiejsza kamienica przy placu generała Bema numer 8. Wmurowano więc tablicę, która już była wcześniej przygotowana przez majora Brzozowskiego i od tego czasu dom w Tarnowie uchodzi przy placu generała Bema. Ten dom uchodzi za miejsce urodzenia generała Bema. Ba, nawet wyjęto cegłę z tego domu i zawieziono do Budapesztu, kiedy budowano pomnik generała Bema i tam wmurowano tą cegłę jako cegłę pochodzącą z domu, gdzie urodził się generał Bem. Czyli w tym miejscu obalamy pewien mit, odkrywamy pewną tajemnicę i mam pytanie, czy Węgrzy wiedzą, że to nie jest dom, w którym urodził się generał Bem? No w oparciu o dokumenty spróbujemy, że tak powiem, zachwiać tą wiarę, że nie jest to dom, w którym urodził się generał Bem. Ale mnie inna rzecz bardziej intryguje. Te dwa pogrzeby i dwa chrzty, a właściwie dwa chrzty i dwa pogrzeby, bo wesel nie było. Wesel nie było i sprawę tych dwóch chrztów i dwóch pogrzebów też w dzisiejszym programie postaramy się w jakiś sposób rozwikłać. Mamy tutaj kopię dokumentów, które mówią o tych dwóch datach urodzin Bema. Może nie dokładnie datach urodzin, ale chrztów. Urodził się tu, nie ulega żadnej wątpliwości, 14 marca 1794 roku w Tarnowie. I właśnie to jest ten najobszerniejszy wpis w tej jednej z ksiąg metrykalnych, ksiąg urodzin, zatytułowanych Zamieście Burek, lata 1785-1796, to jest tom drugi. Przechowywane są te akta w kancelarii parafii katedralnej do dziś dnia. Otóż wpis ten pierwszy z 14 marca 1794 roku mówi, że w dniu 14 marca 1794 roku urodziło się dziecię płci męskiej, chłopiec, puer po łacinie, któremu nadano imiona Zachariasz Józef. A więc pierwsze imię by było Zachariasz. Rodzicami był Andrzej Bem i Agnieszka de Gołuchowska, czyli z Gołuchowskich. Natomiast rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Łobeski
jego żona Katarzyna z Łojewskich-Garczyńska. I ten właściwie ten wpis pierwszy potwierdzałby datę faktyczną urodzenia generała Bema. Ale był to chrzest z wody, ex aqua baptizatus, czyli został ochrzczony z wody. Czyli mogła być taka sytuacja, możemy sobie wyobrazić, że było ciężko ze zdrowiem noworodka albo też którego matki i pośpieszono się z chrztem. Oczywiście, a więc chrzest prawdopodobnie, dzieci było słabowite i chrztu dokonano natychmiast. Niewątpliwie chrzcił to ksiądz, bo jest pisane, że był to ksiądz Strykowski, dziekan parafii katedralnej. Skąd zatem druga data chrztu? Otóż równo 9 miesięcy później, dnia 14 stycznia 1795 roku, powtórzono ten chrzest. Już byli inni rodzice chrzestni, to jest właśnie ten wpis, 14 styczeń, januariusz 1795 roku. Powtórzono chrzest i już zaproszono innych rodziców chrzestnych. No dobrze, a czy nie można wykluczyć sytuacji, że w tym czasie przyszedł na świat kolejny Józef Bem? Nie, nie. To rodzice Agnieszka z Gołuchowskich i Andrzej Bem są ci sami. Wobec tego na pewno jest to samo dziecię. Zresztą tu jest notatka po lewej stronie, że patrz niżej, strona 80 i to jest właśnie ta strona tej karty. Tu jest właśnie ta notatka w tym pierwszym wpisie metrykalnym. A co na to sam Bem? Czy wiedział, kiedy był naprawdę ochrzczony? Otóż właśnie tu jest cała sprawa jeszcze bardziej pogmatwana. Bo kiedy Bem w 1836 roku, już będąc na emigracji we Francji, pisał na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych francuskiego swój życiorys, pomylił się i napisał w języku francuskim, to jest właśnie ten jego własnoręczny życiorys, że urodził się oczywiście w Tarnowie 14 marca, ale 1795 roku. A więc przyjął za swoją datę urodzin datę drugiego już ceremonialnego chrztu. Idźmy dalej. Chciałabym się dowiedzieć, czy mały Józio Bem był grzecznym chłopcem, czy miał hobby, czy miał zainteresowania, czy dobrze się uczył. Wiemy coś na ten temat? Absolutnie nic. Tutaj pod tym względem możemy tylko snuć różne domysły, gdzie w ogóle rodzice w Tarnowie mieszkali. Ojciec Andrzej Bem przybył tutaj ze Lwowa. Już Bem miał starszą siostrzyczkę o pięknym imieniu Domicella, która urodziła się we Lwowie i był adwokatem Forum Nobilium, czyli Sądu Szlacheckiego. Wiemy, że wcześniej, w 1792 roku, a więc na 2 lata przed urodzeniem się późniejszego generała Józefa Bema, urodził się w Tarnowie jego starszy brat Jan. I tutaj też jest wpis w tarnowskich księgach metrykalnych. I jest to znowu bardzo interesująca sprawa. Dwa chrzty? Nie. Chrzest jest jeden, ale zupełnie gdzie indziej mieszkali wtedy Bemowie. Nie na zamieściu Burek, tylko w Śródmieściu. Prawdopodobnie Forum Nobilium mieściło się w kamienicy, gdzie dziś znajduje się słynny pasaż Tertila, tutaj od strony rynku. A więc to by było miejsce pracy pana Andrzeja Bema, ojca generała. Natomiast mieszkali zupełnie gdzie indziej i trzeba tutaj posłużyć się starymi planami miasta Tarnowa, widokami Zygmunta Fogla, no i oczywiście wycieczką w to miejsce, gdzie rodzice mieszkali na Bemowie na 2 lata przed urodzeniem się ich słynnego później syna Józefa.